Bywa klimatyczny ten gniew druidów, a to właśnie nazwa pierwszego DLC fabularnego do Assassin's Creed Valhalla. I ten materiał to takie wrażenia z tego właśnie dodatku, którego jeszcze nie ukończyłem, ale hej, chcę przedstawić takie właśnie wstępne wrażenia, które są całkiem okej. To znaczy ewidentnie, jak już pewnie też, jeżeli czytaliście recenzje, które się pojawiły, czy opinie graczy, bo już ten DLC jest dostępny dla wszystkich, jeżeli brakuje wam Valhalla, to ewidentnie to jest coś dla was, możecie wrócić i będziecie mieć więcej Valhalla po prostu. To nie jest dodatek w stylu na przykład Atlantydy do Odyssei, czy może pamiętacie dodatek Dead Kings do Unity. To były dodatki, które troszkę więcej zmieniały. Nie tylko chodziło o formułę, ale też o otoczkę. Tutaj otoczka też jest oczywiście inna. Chodzi mianowicie o Irlandię, czyli główne miejsce akcji, gdzie trafiamy na początku dosyć szybko, po 20 minut takich mamy wstępnego wprowadzenia w Anglii i możemy pożeglować prosto na Zieloną Wyspę, która nawet nie jest w całości tutaj, więc teren gry jest dosyć mały, jak na Valhalla. To jest bardzo fajna rzecz oczywiście. Taki disclaimer na początku, ja skończyłem w Valhalla grać w lutym, jakoś tak. Więc zdążyłem przez te miesiące troszeczkę się już troszkę odpocząć od tej formuły rozgrywki i dlatego całkiem dobrze mi się gra w Gniew Druidów. Natomiast nie ukrywam, że w lutym jakbym zaczął, czy w marcu, to jeszcze czułbym ten przesyt tym właśnie, no tym światem, prawda, bo wiemy jaka jest Valhalla. Ogólnie mój stosunek do Valhalla był taką sinusoidą. Były momenty, były godziny, gdzie było po prostu nudno, już nie chciało mi się grać. I były momenty, gdzie było naprawdę świetnie. Wszystko zależało od regionu, od wątku fabularnego i tak dalej, i tak dalej. I tu jest trochę inaczej, bo jakby to jest bardziej kompaktowe, więc wydaje mi się, że twórcy trochę mogli więcej ciekawych rzeczy po prostu umieścić. Ale oczywiście takie tak zwane filery też tutaj się znajdą. Z nowości, jakie mamy gameplayowych, że tak powiem, nie ma tego zbyt wiele, ale na przykład jest system placówek handlowych, które musimy wyzwalać. Są to w różnych miejscach Irlandii porozmieszczane takie, powiedzmy, obozy. I rozmieszczając je, potem mamy taki system handlu, gdzie możemy sprzedawać za granicę jakieś tam cenne przedmioty. To jest taki dodatek dosyć ciekawy, ale tak naprawdę można go zupełnie olać też. No i oczywiście mamy główny wątek fabularny, który jest związany z królem Dublina. Się okazuje, że to jest kuzyn Eivor w ogóle, czy ktoś tam, jakiś przyjaciel z dzieciństwa. No i on ma tam swoje problemy, wiadomo, pomaganie władcom to już taki element obowiązkowy przecież każdego wątku w Assassin's Creed Valhalla, prawda? Więc całkiem ciekawie się to rozwija, nie da się ukryć. Potem oczywiście mamy ten wątek druidzki bardziej. W zaawansowanych, że tak powiem, już etapach. Nie chcę wam spoilować właśnie tego wszystkiego, jeżeli będziecie chcieli zagrać, więc tu też pokazuję raczej takie sceny z pierwszych dwóch, trzech godzin rozgrywki, bo ewidentnie też widoczki tu bywają naprawdę świetne. Czasem to wszystko bardzo przypomina Anglię momentami, ale czasem jest tak, że faktycznie taka celtyckość się wylewa aż z ekranu. O to, co widzicie teraz, to z góry był dobry widok właśnie na jedną z placówek handlowych, którą wyzwalamy. No i tak, oczywiście jest bardziej zielono też, tak? Częściej jest bardziej zielono. W końcu mamy Irlandię. Ogólnie Irlandia w tej grze jest to jest taka bardziej dzika lokacja, wydaje mi się, na pierwszy rzut oka. I nie tylko na pierwszy, niż Anglia. Anglia w porównaniu do Irlandii jest taka bardziej już troszkę ułożona. Więc to też jest taki troszeczkę zmiana klimaciku, aczkolwiek wydaje mi się, że ten drugi dodatek, czyli ten paryski dodatek, nie wiem czy on już ma nazwę w sumie, gdzie będziemy szturmować Paryż, będzie troszkę bardziej taki, jakby to powiedzieć, no nie chcę mówić, że to jest zupełnie to samo co Anglia, prawda, bo nie, ale jakby ta bliskość sprawia, że bywa podobnie, natomiast Paryż i oblężenie Paryża i wszystko co z tym związane to będzie takie zupełnie, wiecie, taka zupełna nowość. Mam przynajmniej taką nadzieję oczywiście. Mimo wszystko, jeżeli jesteście graczami, którzy cały czas czują przesyt tą formułą rozgrywki, tymi questami, jeżdżeniem po okolicy, odhaczaniem elementów tam do zrobienia na mapce, no to ewidentnie możecie spokojnie poczekać, to DLC nigdzie nie ucieknie i jakby zainteresować się nim kiedy indziej. A propos dostępności, wystarczy mieć 55 poziom mocy, żeby tutaj się udać, to znaczy jak sobie najeżdżamy na regiony na mapce w Irlandii, to każdy ma 55 poziom mocy rekomendowany, więc to może być istotna wiadomość dla tych, którzy na przykład jeszcze nie skończyli wątku fabularnego w Valhalla i na przykład mają, nie wiem, setny poziom mocy, prawda? To też w ogóle ciekawa sprawa z Valhallą, jeżeli nie wiecie, to kiedy kończymy wątek główny, niekoniecznie Eivor, ale wątek ten taki główny, współczesny,
fabularny, to jakby mamy koniec gry teoretycznie i mamy wtedy, ja przynajmniej miałem 280 poziom mocy, ale później mamy jeszcze taki endgame w Anglii, czyli podbicie ostatniej prowincji, ostatniego regionu, który wymaga 300 tam któregoś poziomu mocy. I mi się już nie chciało tego robić, szczerze mówiąc, jak skończyłem ten wątek fabularny. Nie chciało mi się grindować tych power leveli na 330, bo to była lekka przesada, więc... Ale na szczęście nie musicie mieć nawet 200 poziomu mocy, żeby się tutaj w Irlandii znaleźć, tylko tak jak powiedziałem, 55 wystarczy, czyli tak 60, 70 już będziecie super bezpieczni, jeżeli chodzi o trudność. Więc warto to brać pod uwagę właśnie. I tak naprawdę to by było na tyle. Taki porządny, po prostu porządny dodatek, który można skwitować słowami więcej Walhali. Więc jeżeli tego oczekujecie, jeżeli nie oczekujecie jakichś rewelacji i rewolucji gameplayowych, czy zupełnej takiej jakby świeżości, nie wiem, fabularnej czy strukturalnej, to jest po prostu dobre DLC i jak najbardziej fajnie jest tutaj wrócić, jak się już właśnie zdążyło zapomnieć o Walhali, tak chyba powiem. No i oczywiście mamy też scenki, jest ich bardzo dużo, wszystko to jest takie fajne, kinowe, ładne modele postaci, jest na co popatrzeć. Więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani gniewem druidów, czy czekacie na paryski dodatek, czy może w ogóle już pożegnaliście się z Walhalą na zawsze i żadne DLC nie przekona was do powrotu. Dajcie znać, komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Aha, no i oczywiście są setery irlandzkie.